No i teraz po prostu policjantka mówi, ale już było tutaj Szeligowska 4, już było zgłaszane. No ale po prostu to, co ona powiedziała, to dało mi do zrozumienia, że było zgłaszane, ale jeszcze nie było przyjęte. To więc dzwonię z drugiego telefonu innym głosem i tak, tak, i tak, tak, i tak, tak. A ten mężczyzna mówi, a jak ja się nazywam? No to więc mówię imię i nazwisko, a on mówi, dobrze przyjęte, już jesteśmy. No i za 2 minuty przyjeżdża policja, ale taka cywilna i dwaj mężczyźni. Ja mówię, proszę szybko za mną, podbiegło mi się i w lewo i mówię, tam proszę do końca iść, do tych, tam drugi ochroniarz siedzi i, a on w ogóle siedział, nawet nie widział, że to policjanci przyjechali, bo do mnie dopiero dzwonił Kaleta. To co? To Solid nie przyjechali? To z Patronusa nie przyjechali? To ta policja to była po cywilnemu? Ja mówię, no tak jak widziałeś, ale oni poszli już na górę tam i okazuje się, że ten gruby, wielki, siwy, który nazywany jest świnią, on źle zrobił mur, to czy tamto, jemu pieniędzy nie chcieli wypłacić, on przyszedł do biura, zażądał pieniędzy i chciał pobić, no nie wiem kogo, czy Sobieszka, czy tam kogoś to był. No i ten Rysio, czy już tam coś jedzie, no ten facet Solid mówi, że to do Patronusa on nie przyjedzie, bo to jest całkiem inna firma, no a Patronus, no to w końcu jest we Włocławku, no to jak głupota siedzi na głupocie, no to trzeba dzwonić na policję, no. Patronus tylko ochrania obiekt, a interwencją w razie potrzeby zajmuje się Solid. A Solid nie chciał, już powiedział, że jedzie, a potem powiedział, że on odwołuje i tego i tak dalej i temu podobnie. Ja na policję, 2 razy na policję i w końcu szybko ta policja przyjechała, ale po jakimś czasie, bo to nie wiadomo kto miał przyjechać. I oni tam długo byli, pół godziny, no i potem ten Rysio przyszedł, ja mówię, a właściwie o co chodzi? Rysio, kurczę, taki ciekawy, jak baba ze drzwi. A co? Rysio ciekawski, bo to by ślepy i głuchy się dowiedział, to cała budowa się śmiała. Mówi, że takie jaja, a jeszcze tutaj jak my to opowiadamy w radiu latającym, to jest niesamowite. Rysio po prostu siedział pod tą budą, a to się działo u Sobieszka widocznie. No. A o której było? No. Przed 12, no to jak było od 10 dyżur do 14, to gdzieś w środku. No to więc koło dwa. To tutaj zwiedzania, a tutaj jakiś kredyt trzeba pobić kierownika. No to jest bardzo miły człowiek. To jest tak jak Przybyłowicz, tylko że oczywiście do niego nie jest podobny, ale on wielokrotnie tam przechodzi, on mówi, no wejdź tu, pogadamy trochę, porozmawiamy, ho, 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 i tego. I to bardzo miły człowiek, on był jakimś takim brygadzierem i tak dalej, szefem budowy. Także on tam im coś spartaczył i musiał poprawiać. To więc wtedy, kiedy był już zwolniony z pracy, on jeszcze do tej pracy przychodził, poprawiał, ale oni to nawet mu nie chcieli chyba widocznie pieniędzy dać. I a czy oni byli w porządku, że te światła na budowie były zgaszone i te druty ukradli? To już historia archaiczna. Oni nie przestrzegali. Słuchaj, w ogóle były przez 3 wypadki w ogóle zranienia w miejscu pracy. Coś takiego nie powinno być. Oni działali z zasadą, takie rzeczy powinny być zgłaszane do BHP i tak dalej. No i ten Rysio mówi, żeby nie wpuszczać, ja mówię, to ja już wiem, że nie wpuszczać i to od dawna już chodzi ta plota, żeby nie wpuszczać ani jego syna. A jego syna to mi się widziało tam przy Forcie Wolak, gdzieś tam na innej budowie widocznie koczują i tak dalej. No a ten jego syn to z drugiej budowy przychodził tutaj i teraz to już całkiem chyba gdzieś indziej. Ale widzisz, bardzo miły człowiek, ten gruby facet nazywany świnią, ten co pożyczał, to on tak jutro chyba przyniesie pieniądze. Ten taki...
on, Mareczek, on przyniesie pieniądze i to on mówił, że to jest facet nazwany świnią i on jemu obciął coś tam radio, coś tam poobcinał, rano specjalnie przyszedł, coś tam mu na złość zrobił. Ja myślę, co on tam mu na złość? No to poobcinał radio, jakieś tam kable na kawałki porozcinał, szurnięty. Ale to w sumie jest miły człowiek, to tak samo jak Przybyłowicz. Ale w napadzie furii, nie wiadomo czego, to jest psychiczne, to więc wiesz, on już może nie będzie przejmowany do pracy, na budowę. No ten gruby taki. I on właśnie chodził w białym kasku. Ja myślę, niby dlaczego on chodzi w białym kasku, no ale już teraz coraz więcej osób chodzi w białym kasku, widocznie może innych nie ma. Niech sobie chodzą. No, ale on tak uważał się za kierownika i tak dalej, i tak fajnie w tej budzie raz siedział, mówi, no chodź, pogadamy, pokochamy się, to, i tak. I tam jeszcze na budowie czekał kilka razy, też czemu ja do niego nie przyszłam, nie pogadałam, nie tego. Ja mówię, dobra, no przecież o, widzisz, o, Felek, że tu dzwoni, o tu biegnę, bo ten dzwoni, że nie odpowiada ktoś, to się denerwuje i tak dalej, i tak dalej. No a temu Bieleckiemu zgłosiłeś, że się coś działo na budowie, czy nie? A ja nie wiem, czy on zgłaszał. Przecież jak Bielecki dzwonił, to przecież ten Kaleta wszystko mu powiedział. On jest po prostu szurnięty, bo on bardzo chciał tam, z tamtej strony. Ja mówię, no to idź, ale mówię tak, albo nie, ja może tam pójdę, zobaczę, zacznę, czy jakoś tak, a potem będziemy się zmieniać. No i po prostu on przyleciał, dobra, to siedź tutaj, a ja w budzie, już wolę w budzie, tam mi się parę filmów zrobiło, jeszcze lepiej, kawę mi się tam, tę kawę wypiło, jedną, drugą, no bo mi się było w Tesco Extra w międzyczasie, tam na Bemowie i tak dalej, na Górczewskiej. No i fajnie było, no ale z tą policją. I potem ta policja wyjeżdżała, to ja rączką mi tak macham bardzo serdecznie. Ta. I oni to ten się spojrzał, jeden policjant, ani głową nie odkiwnęli, ani nic, bo... Bo przecież, wiesz, policjant potrafi się uśmiechnąć, policjant, ale oni przyjechali, byli na służbie i to z gwiazdką szeryfa, no to więc co to będzie, wiesz? Ale to były sekundy, jak oni wyjeżdżali zresztą, więc on zauważył, że ja ręką macham i tak, a ja sobie się kiwam na tym fotelu i tak, i tego, i bardzo fajnie. Bujam się sobie tak na lewo, na prawo i macham rączką i oni odjechali, no, że dobrą robotę zrobili i nie wiadomo jaką. I więc mówię, Rysio przylazł wcześniej, 40 minut. Ja mówię, a co tam właściwie się stało? Czy ty kłóciłeś się z tymi ludźmi? Czy tam może jakaś kolejka była, czy co? A on mówi, całkiem co innego. Że na górę do kierownika wlazł facet zwany świnią i po prostu nie chciał wyjść, chciał atakować, chciał bić, żeby mu wypłacili pieniądze i to wszystko. I jeden zrobił taką awanturę, groźny, może wpadł w furię. Ale tam ktoś jakby dzwonił z telefonu na policję, ale może był obok w tym pokoju i ta policja nie chciała przyjechać. Powiedziała, że zgłoszenie już było i odłożyła. A ja jeszcze dzwonię z innego telefonu i mówię, halo, tutaj tamta. A jak ja się nazywam? To więc mówię imię i nazwisko, dobrze, już jesteśmy. No i rzeczywiście za 2 minuty wtedy byli, no ale to ile to było tej nerwówki, ja to wyglądam, czy jedzie ten solid, czy jedzie, jak to będzie wyglądało, czy to kto to tu jedzie. Jeszcze betoniarka blazła, tam się rozkraczyła, wodę wylewa. Ja mówię, wypieprzaj, bo tu jedzie po prostu patrol. No i w końcu na policję i najlepiej zawsze na policję dzwonić już. Tak jak ten Stasio dzwonił na policję. Wtedy niepotrzebnie, ale tutaj akurat było potrzebnie i oni się pytali, czy tu można wjechać. Ja mówię, tu szybko za mną, ja podbiegnę i tam do tego samego, no. A ten Rysio to nie wiedział, kto to przyjechał, bo czy to policjanci po cywilnemu? Ja mówię, no tak, policjanci, tylko że trzeba było tam sterczeć i... Ale oni, kto inny widocznie ich tam do tego Sobieszka zaprowadził, bo przecież jak oni powiedzieli, że policja, no to już wiadomo, że do tej sprawy jednej, no. I w międzyczasie taka babka bardzo ładna oprowadzała ludzi po
budowie, tych chętnych, którzy tam mają mieszkać, czy jakoś tak. Dzień otwarty.